Ja mam na imię Dorota, a to jest mój kanał Dorota z Freaks. Dzisiaj mamy 12 dzień projektu Halloween. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, wszystko jest w opisie. Pa. Charakteryzacja, z którą dzisiaj do Was przychodzę, jest to wampir, wampirzyca, ale nie taka zwykła wampirzyca, tylko wampirzyca wprost z obrazu. A mianowicie z obrazu znanego i bardzo lubianego artysty, szczególnie mam wrażenie wśród youtuberów makijażowych. A tym artystą jest Dustin Baylard, który na swoich obrazach przedstawia najczęściej mroczne, takie wielkookie postaci kobiece. Bardzo, bardzo różne i ciekawe istoty, koniecznie do niego zajrzyjcie. I ja dzisiaj właśnie przy pomocy makijażu postanowiłam jedną z takich postaci odtworzyć. Jeśli Wam się podoba, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka, komentarz, subskrypcję, a tymczasem zobaczmy, co odpowiedzieliście na wczorajsze pytanie. A pytanie to brzmiało: jakim zwierzęciem chciałbyś się odrodzić w następnym wcieleniu? Chciałbym być kotem i odespać wszystkie nieprzespane noce. Leniwiec! Tylko bym żarła, spała, a to wszystko w zwolnionym tempie. Zdecydowanie chciałabym być koniem. Jednocześnie szybkość i gracja. A dzisiaj musicie użyć swojej wyobraźni i odpowiedzieć mi na pytanie. Wybucha zombie apokalipsa. Co robisz? Zerknijmy jeszcze na niektóre z Waszych fantastycznych charakteryzacji. I przejdźmy od razu do części tutorialowej. Dzisiaj zaczynam o dziwo z całkowicie czystą twarzą. A zacznę od pomalowania na biało części, prawie połowy mojej twarzy. Najpierw sobie ten obszar zaznaczyłam kredką, a teraz pokrywam podkładem w sztyfcie z Krylana, oczywiście w kolorze białym. Żeby brwi się nie odznaczały, a także żeby dobrze widać było na nich cień, który później nałożę, nakładam ten sam podkład szczoteczką do brwi. Dobrze je oczywiście wyczesuję, żeby produkt wszedł między wszystkie włoski. Podkład muszę bardzo dobrze przypudrować, żeby został w miejscu. Używam białego pudru z NYXa. Teraz sięgam po grafitowy cień z bardzo często ostatnio używanej przeze mnie paletki Smoky and Highlight z NYXa. Tego odcienia używam bardzo często ostatnio, bo jest bardzo dobry do takiego konturowania przy właśnie białej skórze, przy wszystkich takich chłodnych lukach. No i właśnie, wykonturowałam najpierw nos, a teraz zajmuję się okolicą oczu. I zaczęłam również od tego właśnie grafitowego cienia, potem przeszłam do ciemniejszego, już prawie czarnego. To, co chcę przy oczach uzyskać, to przede wszystkim wrażenie bardzo dużych oczu, no i chcę bardzo upodobnić się do postaci z obrazu. Więc muszę dostosować oczy i rysy swojej twarzy do stylu Dustina Baylarda. Za pomocą precyzyjnego eyelinera obrysowuję oko tak, żeby je powiększyć i żeby wewnętrzny kącik uformować i go nieco wydłużyć w stronę nosa. Mogłabym zostać przy eyelinerze, ale lepiej w takim przypadku pracuje mi się farbą, więc zmieniam właśnie na pędzelek z farbą i dodaję wszystkie linie, elementy, które powinny się na tym oku pojawić. Następnie zmieniam farbę na białą i dodaję highlighty, czyli wszystkie te białe elementy, które u Dustina Baylarda są dosyć takie wyraźne i charakterystyczne. No i czas na usta. Bardzo specyficzne, duże usta. Oczywiście ja nie będę wyglądała jak postać z tego rysunku, ponieważ żaden człowiek na całym świecie nie ma takich proporcji jak te postaci. Natomiast wykorzystuję elementy, które malarz zawiera w tych swoich obrazach, po to, żeby odzwierciedlić ich klimat i charakter przede wszystkim. I powiem Wam, że nawet miło mnie zaskoczyło to, jak to finalnie wyszło. Żałuję tylko, że soczewek nie miałam identycznych, no ale nie można mieć wszystkiego. Biorę teraz czerwoną farbę wodną, to jest farba Superstar. I gąbeczką do face paintingu nakładam taką dosyć mocno rozwodnioną farbę na dolną część twarzy, no i szyję. Szyję spryskuję jeszcze po prostu zwykłą wodą, po to, żeby farba zrobiła się taka tutaj nierówna, właśnie żeby spływała. I w niektórych miejscach czystą gąbeczką ścieram tą farbę, żeby były prześwity.
zamieniam gąbeczkę na pędzelek, robię mnóstwo różnych kropeczek, rozcieram to palcem po to, żeby wyglądało jak rozbryzgi krwi. Teraz domalowuję serduszka, bo tak właśnie jest w oryginale. Oczywiście zamiast malować te rozbryzgi krwi, mogłabym je po prostu wykonać spontanicznie pędzlem czy szczoteczką do zębów, ale w ten sposób mam po prostu większą kontrolę. Czarnym cieniem jeszcze dodatkowo konturuję twarz. Przeciągam ten cień również na szyję. I ostatnim elementem, jeśli chodzi o krew, będzie sztuczna krew. Ja sięgam po krew z Kriolana, to jest krew zastygająca w kolorze ciemnym. Nakładam ją poszarpaną gąbeczką, no właśnie na dolną część twarzy, na szyję. Dodaję też troszkę więcej produktu, żeby skapał mi po szyi. I przechodzę do oczu. Zakładam oczywiście soczewki. Wybrałam takie soczewki, bo akurat z tych, co mam, najbardziej pasowały mi do tego looku. Chociaż wiem, że nie są do tego idealne. Sztuczne rzęsy mam już na sobie, takie dosyć pokaźne i wyraziste. I to by z pewnością wystarczyło, natomiast ja, żeby jeszcze to tak dopieścić, dokładam wycięte z czarnego papieru takie bardzo długie rzęski. No i nie zapominajmy, że jest to wampir, więc musi mieć kły. U Dustina Bailarda są to naprawdę takie bardzo delikatne, subtelne kiełki. No i peruka, a tak naprawdę dwie peruki. W jednej wycięłam grzywkę, drugą nałożyłam na nią, bo miała długie czarne włosy. No i gotowe. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka wariacja na temat wampira. Ściskam Was i zabieram się do pracy nad kolejnymi charakteryzacjami. No a z Wami, mam nadzieję, widzę się jutro. Buziaczki, pa, pa!